Oglądają Państwo monitor telewizji Polvision w Chicago w poniedziałek, 18 września. Przynajmniej raz do roku na antenie Polskiego Radia lub telewizji Polvision za pośrednictwem usługi Skype, ale tylko dziś i na żywo w wiecznym mieście Chicago przebywa pomysłodawca i wieloletni dyrektor Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Jerzy Owsiak. Witam serdecznie, cześć. Witamy serdecznie, Jurku. Prosto po balu Zrzeszenia Lekarzy Polskich w Ameryce. No jakie wrażenia, bo wygląda, że to nasze grono profesjonalistów za oceanem rośnie. Rośnie, ma się dobrze. Organizacyjnie rewelacyjne spotkanie, po raz 67 organizowany bal. I przyznam, że wcześniej miałem o tym małe pojęcie, że jest to jeden z najstarszych takich związków, organizacji, która zrzesza ludzi profesji medycznej. Zawiadomiono mnie kilka miesięcy temu, że chcą zaprosić orkiestrę, żeby wręczyć nagrodę. I dziękując nam, to ja dziękuję także wszystkim Państwu za to, że gracie razem z nami, bo wieczne miasto, jak to sam powiedziałeś, gra z nami od samego początku. Dziękujemy bardzo za wszystkie relacje. Były one i większe, i mniejsze, ale zawsze jesteście z nami. I to jest bardzo taki znaczący wkład. Jesteście najbardziej takim głośno grającym sztabem na świecie. Wasz sztab, sztab nowojorski, teraz sztaby, które grają w Londynie. Cieszymy się bardzo, że ludzie wyjeżdżając do innych miejsc na świecie przynoszą ideę orkiestry. To nie jest żadna legitymacja, organizacja, która mówi, musisz to zrobić. To ludzie robią sami od siebie. Na balu było bardzo miło. Bal spowodował, że Jurek Owsiak musiał ubrać się w garnitur. To nie było takie łatwe. Ale ubrałem się, zostawiłem krawat też na licytację. Przemiłe spotkanie, bo rozmawia z ludźmi, którzy są, wiedzą, na czym to wszystko polega. Chciałoby się, żeby oni wszyscy byli w Polsce, żeby swoje życie zawodowe z sukcesami ułożyli w Polsce. Tu ich spotkałem, bardzo dziękuję za miłą atmosferę. To bowiem okres, w którym fundacja po zakończonym finale, przypomnijmy, kolejny rekord pobity zarówno nad Wisłą, jak i w Chicago. To ten czas, kiedy orkiestra dysponuje tymi środkami uzbieranymi w czasie finału. No i stąd ekspertyza również chyba członków Zrzeszenia Lekarzy w Ameryce jest o tyle istotna. Jak ważnym ośrodkiem, jak to się mówi, research, jest dla Was w ogóle są Stany Zjednoczone i rynek usług medycznych, który przecież od wielu lat sukcesem implementujecie w Polsce? To jest tak, że zaczęliśmy od kardiochirurgii dziecięcej 25 lat temu. Wtedy były dwie szkoły, jedna z Londynu, druga ze Stanów Zjednoczonych. Krakowska szkoła, to jest właśnie ta amerykańska, o której się mówi agresywna, taka, która idzie z tempo, znaczy tak, z takim tempem bardzo mocno do przodu, i szkoła brytyjska, bardzo elegancka, dżentelmeńska, ale to pokazuje, że gdzieś się ludzie uczą, że właśnie zdobywają tę wiedzę. Związek bardzo pomaga, Związek Medyków Lekarzy w Ameryce bardzo pomaga właśnie polskim lekarzom, aby tę wiedzę jeszcze pogłębić, aby być w najlepszych ośrodkach, aby z tą wiedzą wrócić do nas. Później się to kończy, że kiedy także kupujemy sprzęt, te wiodące firmy to są medyczne firmy amerykańskie, firmy japońskie, firmy niemieckie. To są te firmy, które trzymają rękę na pulsie, od których kupujemy największą ilość urządzeń, ale to są urządzenia z najwyższego topu. A więc jesteśmy cały czas na czasie. To nam sprawiało ogromną przyjemność, kiedy rozmawialiśmy z lekarzami. Wymieniamy sobie te programy, którymi my się zajmujemy, chociażby genetyka. I tutaj robimy to samo, co się robi tutaj. W takie programy chcemy inwestować pieniądze. Taką wisienkę na torcie, nie codzienność. Ona należy do państwa, a my chcemy wzmacniać polską medycynę w rzeczy najnowocześniejsze. Oczywiście jest ta powszedniość też, tak jak geriatria, gdzie po prostu zmieniamy oblicze geriatrii bardzo zaniedbanej, ale generalnie to jest czas, o którym teraz ty dobrze powiedziałeś. Teraz wydajemy te pieniądze. Wracamy, będziemy kupowali duże zakupy dla pediatrii. Geriatria już całe zakupy zrobiliśmy i już przygotowujemy się, na co będziemy zbierali pieniądze. Jeszcze nie wiemy. To są informacje zbierane od lekarzy, od ludzi, od maili, które czytamy, od rodziców, i na podstawie tego budujemy temat kolejnego finału. Co więcej, budujecie już go od ponad dwóch dekad. Mówimy o pokoleniu ludzi wychowanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dla osób pamiętających początki,
Robi to wrażenie. Robi to wrażenie i to było bardzo pięknie napisane na tej naszej nagrodzie, gdzie doceniono nie tylko cel, na jaki zbieramy pieniądze, ale tą konsekwencję, z jaką gramy. Bardzo często my Polacy także możemy o sobie mówić słomiany zapał, z czymś ruszyliśmy, potem zostawiliśmy. Bardzo wiele fajnych inicjatyw gdzieś w Polsce przepadło, bo nie było konsekwentnie prowadzonych. Wielka Orkiestra to jest 25 lat. To już są moje wnuczki, które w tym biorą udział, a też moje córki, które to budowały. I to także widać w Polsce. To jest ta pokoleniowość, która pokazuje, jak ludzie uczą się tej obywatelskości, że budują społeczeństwo obywatelskie, że chcą w tym wziąć udział, bez względu na religię, bez względu na politykę. My się nie chcemy zajmować, ja nie chcę nikogo pytać, jakich jest poglądów. Ja wolę zapamiętać jego imię. Ja cieszę się, że na 1700 sztabów 100 gra poza granicami Polski. Zaczynaliśmy, jak jest finał, zaczynamy, to jest Nowa Zelandia, Australia, Indonezja, po raz pierwszy graliśmy w Szanghaju, później jest cała Europa, są dwie Ameryki, jest Afryka. Można powiedzieć, że tak jak nad Imperium Brytyjskim, słońce nad Wielką Orkiestrą nie zachodzi. To właśnie dzięki temu, że gra Chicago, że gra Nowy Jork, że jest sztab, któremu się kłaniam w pas, bo są to ludzie, wolontariusze, którzy to robią, wiesz, mając biznesy swoje, spotkałem się z nimi wczoraj, pięknie opowiadali. Jurek, no to tak nieraz potrzeba wytrwałości, trzeba jeździć po całym Chicago, tu coś dowieść, tam coś zrobić, to zajmuje dużo czasu, ale satysfakcja później ogromna. Ta radość ludzi, potem ten meldunek nam wysyłany. Dziękujemy bardzo i czekamy na to, co będzie miało miejsce 14 stycznia 2018 roku. Kolejny, 26 finał. Zmienia się też charakterystyka, zmieniają się media, zmienia się technologia wokół nas. Chyba wydaje się, że Chicago jest bliżej niż kiedykolwiek Polski, prawda? Zawsze był blisko. Ja powiem ci, że pamiętam, jak wiele lat temu, chyba na 10. finale, ktoś do nas przyniósł pierwsze takie urządzenie, gdzie mogliśmy się połączyć z Chicago, taką znaną bardzo firmą telekomunikacyjną amerykańską. I myśmy zadawali pytanie, a tam z daleka, tutaj, stąd ktoś otwierał usta i dopiero po chwili słychać było głos. Dzisiaj wszystkie filmiki, wszystko to, co się dzieje, jest jeden do jednego. Czyli ta cała technologia internetu służy nam bardzo mocno. Może się zmienić stacja telewizyjna, tak jak to się stało w przypadku orkiestry. W ten sposób pokazujemy, także trafiamy do wszystkich domów w Polsce. Ale internet jest potęgą. Potęgą. To najszybciej komunikuje też ludzi młodych. To oni wyszukują na różnych profilach, bawią się tym, pokazują siebie. Także to jest jeden do jednego. Czy jest to przystanek Woodstock, który nagle tutaj jest znany, ludzie mówią, ty oglądałem, miałem włączony internet, jeden do jednego, widziałem, co u was się dzieje. To pomaga, bardzo, bardzo, bardzo pomaga i myślę, że Chicago, tak jak sam powiedziałeś, no nigdy nie jest aż tak blisko. To jest, tutaj się przylatuje właśnie na bal lekarzy, porozmawiać ze sztabem i wracam, bo mamy mnóstwo pracy u siebie w Polsce. Bardzo się cieszę, że tak właśnie świat w tym kierunku poszedł, że nam to pomaga niezwykle. Te kontakty są bardzo, bardzo gorące, szybkie i bardzo pomocne. Za nami kolejny udany przystanek Woodstock, choć o podwyższonym stopniu zagrożenia. Czy myślałeś kiedyś, że dojdzie do sytuacji, kiedy tworzyć będziesz następny Jarocin? Nie, w życiu. To był naprawdę przypadek. W 1994 roku polecieliśmy tutaj na remake festiwalu Woodstock, który robił Michael Lang. Bardzo taka komercyjna impreza. Tam nie było żadnego wynalazku. Chcieliśmy to obejrzeć. I już lecąc samolotem do Polski powiedzieliśmy sobie, a może by taki festiwal zrobić w Polsce o tym, tego typu. Dlatego ta nazwa Przystanek Woodstock, kiedyś był film Przystanek Alaska, żeby ten klimat takiej obywatelskości, przyjaźni stworzyć. Tak się stało. Nie mówimy, że to jest najlepszy festiwal, ale są festiwale, które mają lepszy line-up, które są bogate także finanse. Ale robimy najpiękniejszy festiwal świata. Nie myślałem, 700 tysięcy ludzi w jednym miejscu. Dostaliśmy 2 lata temu w Los Angeles nagrodę od przemysłu muzycznego. Konkurowaliśmy z takim festiwalem jak festiwal Coachella, który jest, no, ma takim gigantyczny budżet, przepiękny festiwal, w ogóle z podziwem na niego patrzymy. A jednak doceniono, że atmosfera, ta niebywała więź ludzi, gdzie nie ma ogrodzeń, gdzie mówimy bardzo wyraźnie stop narkotykom, stop przemocy i tego nie ma. Podwyższone ryzyko oczywiście nam to utrudnia, bo to są większe koszty na ochronę, które my uważamy nie potrzeba. Ci ludzie sami wiedzą, na czym to polega, dbają o swoje bezpieczeństwo i o to, żeby festiwal wyszedł. Gorąco zapraszam, myślę, że za rok tak samo będziemy się spodotykali
pośród fantastycznego klimatu, klimatu ludzi z całego świata, którzy są. 700 tysięcy ludzi to jest miasto, a jednak to miasto jest ze sobą, bywa, jest to wyraźnie powiedziane, jest to podziękowanie za finał. Organizatorem jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nie jest to festiwal komercyjny, ma swoje przesłanie i wydaje mi się, że wychodzi. Fantastyczne, ale to podkreślam, bez zespołu ludzi tego byśmy nie zrobili. Bez ludzi, którzy grają w Chicago, robią sztab, bez ludzi, którzy robią sztaby, 1700 sztabów, bez ekipy, która ze mną robi fundację, 40 osób, nic byśmy nie zrobili. Ukłony dla ludzi, dla dobrej roboty, polskiej dobrej roboty. No i chyba największym takim wyzwaniem czekającym fundację, no to jest jak pozostać, jak to się w Ameryce mówi, relevant, czyli ponad 25 lat finału orkiestry, ponad 20 lat Woodstock. Jak pozostać dalej na bieżąco? Samo to ci już mówi, że skoro robisz coś przez 25 lat, co ci sprawia ogromną przyjemność, co zostało zaakceptowane, co w żaden sposób nie zdewaluowało się, to nie jest tak, że nad nami jest jakiś klosz ochrony, który mówi, a jak coś zrobicie źle, to my tam przemkniemy na to oko. Wręcz przeciwnie, bardzo wiele osób, tak, żeby, które się doszukują jakiegoś drugiego dna w tym, co my robimy, też nas jakby stawia w takiej pełnej gotowości przez cały czas. Nie możemy zawieść zaufania ludzkiego. Nie możemy zrobić przystanku Woodstock, który byłby imprezą komercyjną albo by odszedł od swoich pomysłów. Nie możemy za pieniądze zebrane kupić coś innego niż wcześniej o tym mówiliśmy. To pokazuje, że Polacy zawsze lubili robić coś razem. Historia pokazuje, że potrafimy to robić i Polacy uwielbiają, tak jak ludzie na całym świecie, kiedy widzą efekt, kiedy widzisz efekt, że to jest dotykalne, że ktoś licytujący tutaj podczas finału serduszko złote mówi, licytowałem, bo moje dziecko było podłączone pod urządzenie. Ja widzę efekt tego, co ja tutaj robię. Ja wiem, że te pieniądze do mnie wrócą. Lubimy dobrą robotę, więc ja myślę, że kolejne 25 lat. No, co ja tutaj dużo mówię? Przecież już sam powiedziałem, że do końca świata jeden dzień dłużej, więc co my tutaj debatujemy, czy to będzie jeszcze ileś trwało? Myślę, że to zawsze może trwać, bo to nie polega na tym, że musimy łatać jakieś dziury. To polega na tym, że wyzwalamy ludzką, ludzkie bycie ze sobą, które ludzie lubią, kochają. No dobrze, mamy masę pieniędzy i nie potrzeba tego robić. Nie szkoda byłoby tego dnia w zimę, że się tak świetnie bawimy? Róbmy to. Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, serdecznie dziękujemy za wizytę w naszym studiu w Chicago. W monitorze telewizji Polvision krótka przerwa, tuż po niej kolejne i najważniejsze informacje dnia.